Siemaneczko wszystkim, śmietnikowy artysta z tej strony. Muszę wam pokazać, co znalazłem. Jest niedziela, a wy co robicie? Idziecie na poszukiwania? Dawajcie, chodźcie ze mną poszukiwania. Normalnego czuję, że coś nie będzie. Patrzcie, normalnie pierwszy, drugi, trzeci kontener już. Trzeci kontener, spójrzcie, ja jestem na sypach. Patrzcie, ja jestem na sypach. Widzicie? Ja jestem na sypach sobie normalnie. Wbijamy do sypu. Patrzcie, tu się zamkniemy grzecznie normalnie. Tu się zamkniemy grzecznie i patrzcie, co nas tu czeka. Ja myślałem, że to jest tylko to, taki karton, a tu takie rzeźby. Ty, takie rzeźby normalnie kotów porcelanowe, masakra, oh fuck. Giga strzał, myślałem, że już to jest giga strzał. Patrzcie, te rzeźby, pierwa mnie przedstawia, ale patrzcie, co tu się dzieje. Patrzcie, jakieś normalnie jak skarby jakieś. Czy to można nazwać depozytem? Patrzcie. Skrzynia, może tam będą skarby, tu jest depozyt z remontu, tutaj jest depozyt z remontu, patrzcie jak to na żywo wyglądają takie depozyty z remontu, zobaczcie, żebyście wiedzieli, co przebierać potem, na początku użytkowników, patrzcie, tam już jakaś porcelana, masakra, tam już porcelana, także to trzeba będzie, a tu co, także spokojnie, ja to wszystko, pierw wam zaprezentuję te koty, tutaj przełożę, patrzcie, jeden taki kot, mas, fajne w środku takie, nie wiem, z jakiego materiału zrobione. Powiedzcie, jakie notowanie, ale fajne. Jest cały ten. Jest komplet kotów. Komplet cały. Patrzcie, ile ich jest. Patrzcie, ile tych kotów jest. Masakra. Drugi taki. Takie same, no to nie będę wam... Takie same koty. I dwa małe. Dwa małe. Jeden też taki ciemno-niebieski bardziej. Fajny. Jeden też taki ciemno-bardziej niebieski. Drugi, jasno-niebieski, o, żeby jest, nie zbił się, fajne te koty są, fajne kiciaki, patrzcie, jaki depozyt kotków mamy tutaj, zobaczcie, fajny strzał numer jeden, dobra, i przebieramy depozyt, sprawdźmy, co tutaj się święci, pierw ja bym był tam przełożeniem tego, tylko trzeba zwierzyć, tylko tu może coś być jeszcze, właśnie. Tam są też jakieś kubki. Nie wiem na ile to poważne jest. Nie wiem na ile to poważna sprawa. Tam pomal. Zobaczymy, ale pierw bym jednak zrobił to. Dobra, bierzemy. Pierwszy ten, co to jest, patrzcie. Okucia, fajny mebel. To mosiężne, zaraz sprawdzimy magnesem. Do czego to służy? Patrzcie, taka szafka z półeczką. Fajny przedmiot. Jak najbardziej. Tu wystawimy te wszystkie rzeczy z depozytu. Co dalej mamy? To odsuniemy. Co będą kryły się za skarby teraz dalej? Patrzcie, skrzynia może. Skrzynia fajna. Patrzcie, jaka skrzynia zewnętrzna. Ekstra. Ojeju. Ale okucie mosiężne. Zobaczcie, jakie okucie mosiężne. Fajne. Fajnie, skrzynia będzie dobra. Słuchajcie, bierzemy tę skrzynię i czy jest pełna, czy pusta, to zaraz się okaże. I komisyjnie, wszyscy gotowi? Skrzynia piracka, pełna skarbów, czy pusta? Pusta. Ale skrzynia DBS, kucia piękne. Popatrzcie sobie, jaka fajna skrzynia. Vintage czy nie vintage, jakie datowanie? Tu też okucia mosiężne, także elegancko. Zobaczmy dalej, co tutaj będzie jeszcze. Kurę widziałem taką, ale tutaj czy będzie... Przełóżmy dalej to. Ja bym zrobił to, to przełożyłbym też. Tu chyba nic nie będzie, pod spodem chyba tylko tu jest. Ja chciałbym się dostać tu do tych pierw... O, fajne doniczki, czy co to jest? Uwaga, doniczka, tu jest tym, przerzutnie. O, a nic nie było czasami? Nie, chyba nie. Przerzutnie robimy. O kurczę, tego nie wiem, czy wezmę jego w ręku. Może kolejny przerzut. Patrzcie, fajne. Co to są za doniczki? Doniczki takie. Ale nie wiem, czy je wezmę, ale... Nie, doniczek nie biorę, ale patrzcie, ile doniczek fajnych. Patrzcie, cały zestaw tych doniczek. Patrzcie, ile jest. Ale nie biorę je, bo chyba one nie są stare. To może nie być aż takiego depozytu, jak tu się podniecaliśmy, ale kto to wiedział? Zobaczmy dalej. Co my tu mamy? Patrzcie, jest mały kurczak też. Jest duży kurczak
I taki mały kurczak, ty patrzcie. To jest taki bardziej artystyczny rzecz, artystyczne rzeczy, no nie? Ale jest normalnie cena była, czyli co coś artystycznego. Dalej zobaczmy, duży kurak. Na dużym kuraku też, patrzcie, taki kurak duży, z czego to jest w ogóle? Taka kura duża. Z PRL-u? Nie wiadomo. Dobra, zobaczmy dalej, co tu jest. Czy w ogóle coś będzie? To fajne, patrzcie, co to jest za... Ja muszę tu postawić tutaj kamerę. Na razie was tu postawię i wyciągnę to normalnie. Patrzcie. Coś takiego. Taka misa. O, tam coś w środku. Ja tu dokładnie już wam pokażę, ale to na wezmę. Bo to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne. Muszę tu trafić w tę szklankę wziąć. Ja wezmę chyba. To są gliniane, patrzcie, z gliny. Fajne z gliny. To są jeszcze na kole kancarskim, widzę, robione. Stare to, jak myślicie? Może być nawet stare, wam powiem. Ale to na pewno wezmę. To na pewno wezmę tą doniczkę, bo ona nie jest. Są włoski przyklejane. Ona jest w idealnym stanie, także to wezmę sobie. Fajna. Fajna taka donica. Idealna, nie? Wam się podoba ta donica? Co wy nie powiecie? Fajna, nie? Nie ma sygnatur. No, sprawdźmy dalej, co jest. Czy coś jeszcze jest, czy coś jeszcze jest? O, tu to coś jest. Taka krótka tutaj jeszcze wypakowali. One w pakowaniach są normalne. Czyli nowa sprawa fajna. Takie kuraki. Co jeszcze? Co jeszcze będzie? Tu nic nie ma, tu te doliczki. Tam co jest? Tam nic nie ma. Patrz, ile tych kuraków jest w ogóle. Ale jadka. Bierzemy skarb depozyt kur. Depozyt tych kuraków, zobaczcie, po co ich tyle? Doniczki czy co to jest? Dobra, lecimy dalej. Patrzcie, ile tych kurczę glinianych. Tam nic nie ma, tam nic nie ma. Trąbka taka, nie? Szapka. Fajna, fajna szapeczka, zobaczcie. Fajna szapeczka, fajna okućka. No. Fajna szufladka. No co, tutaj już w jakiś sposób to może nic nie być. No i tyle, lecimy dalej z następnymi depozytami. Ja już się pakuję i lecimy dalej. Także pakujemy. Kurczę, kuraki wielkie z małymi, patrzcie. Szafki nasze. Fajne, fajne. Fanciki, lecimy. Do następnej miejscówki.